Cześć, jestem Quad i witam Was w kolejnym odcinku Wizarda. Właśnie kończę misję z tymi bałwanami. Nie była ona za łatwa. Najgorsze było szukać tych wszystkich bałwanów, bo było ich tak mało. No właśnie tego się spodziewałem, że tak to będzie wyglądać, ale spokojnie. Nie jestem nawet zdziwiony. No to tak, zrobimy. Najgorzej było szukać. Cały czas zmieniałem z Morgany na ognika, z ognika na Morganę. I szukałem tych wszystkich bałwanów tak, żeby żaden specjalny trudny żarłok nie wlazł do mnie, bo nie miałem na to czasu. No ale dobra, już właśnie zabijam ostatniego bałwana. I zaraz przejdziemy do walki z tym beczkobrzuchem, baronem. Czyli ten drugi boss, którego musimy rozwalić przed kolejną rozmową z tym, jak mu tam, z królem żarłoków. Z moim życiem nie jest najlepiej, ale wreszcie kończymy walkę, więc... Gotowe. I uwaga, jak widać! Pokonaj mroczny bałwan. Kończone. O. Może się przydać złota karta bałwan. Bałwan. Coś niepotrzebnego, taki na przykład upiór, którego już mamy zresztą w tym. A to też jest dobre. Jak bym musiał założyć? No to może jednego takiego ducha też mniej. Założymy to, bo to się wydaje spoko. No i dobra. Jeszcze pańczęga. Możemy oddać misję, ale i tak nie ma sensu teraz. Później, kiedy będziemy wracać, będzie lepiej. A teraz tutaj oto jest wieża barona beczku brzucha. Zaraz tam wejdziemy i... Chwila. Filmik mi się przesłał już Indiana Jones. Chciałbym go teraz przesłać i poświęcić hejterów, ale nie mam czasu. Właściwie to już po pół godziny rozwałem tych wszystkich bałwanów, to mi troszkę potrwało. Nie było za fajnie. Dobrze, że tego nie nagrywałem. Okej, baron beczkobrzuch. Tutaj. 10 sekund, jak zwykle musimy odczekać. Powinien być chyba taki sam silny jak poprzedni baron, tylko że powinien mieć innego strażnika. Oczywiście objadek, czemu nie? Ten najtrudniejszy. Nie chcę twojej smakołyki, chcę ciebie pokonać. Karty. Zwykłe. Jest coś takiego wartego wzięcia albo odjęcia? To się może przydać. Coś czuję, że mi ta walka za bardzo nie wyjdzie. Dobra, nic nie zmieniam. Chociaż... Mogę zabrać jednego upiora i dodać jedną zjawę. Bo myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, lecimy. Proszę, ja chcę zacząć, Jest! Dobra, ty mi jesteś niepotrzebny. Jedno takie też nie. Wezmę sobie to na później. A, ile ma ten baron życia? Chciałem spojrzeć. Ostatni miał chyba 550. A ten typek? A, brana przed ogniem, spokojnie. Na razie ogniem ciebie nie zamierzam atakować, więc luz, uspokój się. Tak, też 550. Są tak samo silni, tylko... może jedno takie odrzucę. I... pas, czy... Dobra, pas użyję później, chociaż nie. Weźmy jedno takie, a później zabijemy go za pomocą zjawy. Bo sama zjawa bez tego mogłaby nie dać rady. Miejmy nadzieję, że nie zużyję swoich dwóch bitów, chociaż klapa, proszę. Zdążę zużyć swoje dwa bity przed śmiercią. Wiedział dobrze, że umrze, więc... Zrobił co mógł. Fire. Tak. Teraz już giniesz. I co z tą mogę kobieczko brzuch? Ty mi się chyba teraz za bardzo nie przydasz.
To mi się może przydać. Obrona przed lodem. Jak najbardziej. Chociaż jedno takie dużo tutaj teraz. Obrona przed lodem. Myślę, że dla na wszelki wypadek się uleczymy, ponieważ jest tak bardziej bezpiecznie. I teraz leczymy. Chociaż warto. Dobra, uleczmy się. Bo się boję. Bo trochę się cykam. Więc się uleczę. Życie max. Już mi nic nie zrobisz. Do majku. Mech. No. I teraz... Teraz... Weźmiemy sobie to. I to... Czy może to... Weźmy sobie kolejną tarczę i użyjmy zjaw później. A później dobijemy już nietoperkiem. Tak wygląda mój plan. Przewidziałem twój ruch. Przed chwilą może tarcz gnęł. Została nam sama tarcza wichury, które i tak nam się tutaj w walce raczej nie przydadzą. Dobra, to powinno mu odjąć coś koło 400 życia. Czy 50, nie wiem. Mech. I resztę możemy odjąć za pomocą... Mogę zrobić tak. Użyć tego, a później dobić już z gnilakiem. W sensie, że upiorem. Słabo. No, teraz zostało mu mało życia, a upiór ma większe szanse do trafienia. Więc zróbmy tak. Nie mam za bardzo co gadać na walkach, ponieważ walki nie są zbytnio na razie ekscytujące. To są początek gry, więc jeszcze ma się szansę grę rozkręcić. Dobra, pokonany. Ładny pierścień, tylko szkoda, że dla lodu. I idziemy teraz z powrotem do Króla Żarłoków, u którego już byliśmy. I tym razem będziemy mieli okazję wreszcie przeczytać pierwszą książkę. Nie wiem, gdzie to nic jest. Tutaj. O. Będziemy mieli wreszcie okazję przeczytać pierwszą książkę, która to będzie książka lodu. Tak, lodu, tak. Tak, chyba. Tak, lodu. Mhm. Raczej tak, bo oni są sami, sam ten boss będzie harmonii, ale chyba książka będzie lodu. Nie ma książki harmonii. Tutaj nie ma żadnej ulicy dla harmonii. Cała harmonia to będzie drugi świat. On będzie cały poświęcony harmonii. Co tam jest? Historia magii, a jeszcze tam nie pisze czego. A mógłbym ich ominąć, czy muszę koniecznie z nimi walczyć? No, pięknie, ściągnęli mnie. Szkoda. Książę kamołek. Użyjmy tego, a później użyjmy zwykłej zjawy bez żadnych ostrzy i tak dalej na tym gościu, który właśnie beknął i wyczarował swoim beknięciem skarabeusza. Zobaczmy, że to jest normalne, a ten gość czaruje łódkiem. Sprawdzę, czy moje łódko też jest magiczne. Pomacham i zobaczymy, czy się wyświetli jakiś żywioł. A może zrobimy tak? Chwilę, wtedy by go zabiło... To jest... Atakuje 70 co turę. I by odjęło mu tyle, zostałoby mu 100... To by musiało potrwać 3 tury. To nie. Odrzuć, to jest bezsensowne. Dobra. Zrobimy tak. A później dobijemy pana zwykłą zjawą. Słuchaj, kościu, to mu się nie przyda, ponieważ teraz ginie. Nawet super pips. Co to, moje urodziny? Nie, były one wczoraj.
O! Nie użył czaru. Lol. Ale frajer. Zmarnował turę. Teraz ginie. To mi się raczej nie przyda, bo oni oboje są w harmonii. Teraz giniesz. Masz. Zjawę jak zwykle coś śmieszy i zabija swojego wroga. Teraz użyję na siebie ostrza. Ta skorda. Uuu, straszne. Użyję teraz na siebie ostrza. Nie ma ostrza. To odrzucimy. To odrzucimy. To odrzucimy. O, jest ostrze. Ale nie ma zjawy. Dobra, użyjmy na siebie ostrza, później zjawy i powinna zjawa go zabić. Mam nadzieję. Powinna raczej. Tak myślę. Uwaga. Uwaga. Jest zjawa. To odrzucamy. No bo nie dość, że zabierze mu około 500 życia, to jeszcze jest... Będzie lekki wzrost, ponieważ jest harmonia. A harmonia jest takim ciekawym... No! Tak słabo? Dobra, dobijemy, nie wiem, jakimś się upiorem albo coś. Albo się uleczymy, może najpierw. A może kolejnym zjawem zaatakujemy? Dobra, YOLO. Klapa! O! Nawet nie! Ale war dzisiaj! Dobra. Jest! Spoko. Dobra. Historia magii to jest uwaga. Lodu. Proszę. Co tam jest? A, obsydianowa skrzynia. Co to są obsydianowe skrzynie? Dowiemy się zupełnie kiedy indziej. Ale dziś na samym końcu gry. Na samym końcu gry będziemy musieli przechodzić tych najtrudniejszych bossów z różnych światów i zbierać te obsydianowe skrzynie. Tam będzie chyba z 10 bossów do rozwalenia na końcu. A w ogóle to jest tron! A tak, tron! No, od razu zauważyłem. Piękny, świetny. No i proszę bardzo, zabiłem twoich baronów. I co, boisz się mnie? You tell the Gobbler King about your battles with them. What? You defeated them? Just as the Gobbler King is getting ready to call, a met... Sir, the two barons have been defeated by a student wizard. What... Oh, dear. What you said is true. Then that means no Gobblerton, wizard city... Nie wiem, czy dałbym radę pokonać kolorza. A w ogóle, zauważyliście? Jest przywiązany, bo odleci. Dobra. Jeszcze małe cięcie i lecimy teraz do Mirandy. A później zrobimy misję, o której mówiłem wczoraj. Czyli tą ze zbieraniem składników do nowej zbroi. Nie wiem, czy ta zbroja będzie jakaś taka mega fajna, opłacalna, ale wiem, że będzie exp i... Głównie exp, który się przyda. Ja zawsze się przyda. Exp zawsze się przyda. A w ogóle, co my mówimy, wyszukiwać misji z jakiejś? Nie. To kiedy indziej. Dobra, z gustu. Przynieść całuny pogrzebowe. Bardzo chętnie. Tylko, że nie teraz. Bo ja muszę iść teraz do Mirandy. A, właśnie, proszę pana. Oj, sorry. Proszę pana, mam zabitego, bałwany. Mhm. Jest po drodze. Znaczy, jest tuż obok Mirandy, więc spoko. Mamy wreszcie ze sobą prawie wszystkie ulice, jeszcze tylko jeden boss i mamy za sobą cały Wizard City. Jej! Kasłusz żelaznogłowy. Żelaznogłowy. Cóż za interesujące nazwisko. Już widać tam kolosa stojącego i broniącego tych dwóch ludzi.
Tak naprawdę jest zwykłym posągiem i gówno zero. No teraz! Cztery bałwany sobie tutaj latają. No! Dzięki! Wcześniej to nie można było znaleźć. Jakby się znalazło, to wśród tych najtrudniejszych żarłoków i to trwało długo. No fajnie. Co dostałem? Słaby. Mało śnieżna sosna. Też nie położę jej za bardzo w moim pierwszym domku. Okej. Różka? Różka. Jej, ciekawe jaka to będzie. Może 60 damage, to by było piękne. Zobaczmy. Oddajmy Ambrożemu misję i idźmy zrobić ten dom z tym. My plan worked. You tell Headmaster Ambrose what the... My. I certainly don't want to force them to go back to a world where they aren't welcome. Very well. We will let them stay on Colossus Boulevard. It appears we have new neighbors. No, jeśli nie mają złych zamiarów, to niech zostaną słabsze. Dobra. Niech będzie teraz. Zróbmy tą misję z tymi oto potworkami. Sukus i duch. Zrobimy tak jak to kiedyś. Nie wiem czy mówiłem. Nie, chyba nie mówiłem. Więc robimy tak. Rozwalam pierwszego przeciwnika, robię cięcie. Oddajemy misję, da nam kolejne powiedzmy zlecenie. Znowu zabijam pierwszego potworka i resztę robię poza nagraniem, tak żeby zaoszczędzić cały czas, a później kończymy po zdobyciu całego bramka. Dobra, ulica Trytonów, najbliższe miejsce, gdzie można za... A czemu nie? Wchodźmy do tej walki, wbijmy się tak bez pozwolenia. Okej, pomyślmy, co możemy tutaj zrobić. Możemy spasować i użyć tego. Właściwie to ja bym teraz użył... Aż mniejszy. Ja bym teraz użył kurde tego, to bym go zabił. A dobra, użyjmy już tego. Mniejsza. Nie chcę mi się marnować czasu na zombiejko. Na zombigos. No i świetnie. Nic nie zrobiłem. Jeszcze dropek. No to się zobaczymy za chwilę. Cięcie. No i dobrze. Misja skończona. Gloria jest bardzo blisko, więc bardzo dobrze. Następnym naszym celem będzie chyba wróżka tamta. Mroczna wróżka z drugiej jednorożca. No. Co prawda wróżki są może i łatwe, ale wierzcie. Ale wiecie, dużo ich do pokonania trzeba. Ale dlatego to pewnie dropek jest. Nie fajnie. Polecimy tam, zabijemy jedną z wielu wróżek. Spotkamy się po tym, bo te walki naprawdę nie są ciekawe. Te pierwsze walki po prostu cały czas się powtarzają. Mam taką właśnie pomysł, że do tych walek bardziej się przydaje takiego rodzaju różdżka. Więc taką sobie założę. Dlaczego? Dlatego, że te czary, te potworki są takie słabe, że możemy je spokojnie zabić jednym czarem takim lepszym z tych podstawowych. A nie zbierać pizzy z takiego czegoś. To jest bezsensowne. Tylko zajmuje czas. A tutaj taki na przykład wąż dałby radę pokonać tłusa ducha jednym ciosem, ale nie. Musimy
zbierać pipsy na jakiegoś zombiego albo zjawę, ponieważ nie mam żadnego innego czaru. Możemy używać tamtych standardowych w tamtej mojej starej różce, ale to i tak trzeba co najmniej trzech takich, żeby jednego zabić. O, królowa elfich wróżek. Dla tych pierwszych levelów, może tak. Dla levelów 1-3 może czasem coś dobrego dropnąć, więc polecam poszukać. A chwila, moment, mało cięcia. Okej, już jestem i przy okazji zauważyłem, że mamy już na liczniku około 20 minut, tak więc przydałoby się trochę streszczać. Nie wiem, czy chcę wam pokazywać wszystkich tych wszystkie te walki z potworami, które będziemy mieli do rozwalenia. Dobra, użyjmy wróżki, a później krałąszcza i będzie gotowy. Bo nie chcę za bardzo marnować czasu. Ostatnio już wczoraj dostaliście chyba 35-minutowy odcinek. Pięknie go rozwaliliśmy. Tak więc cięcie, ja pozbieram wszystkie te pyły. Nie ma co marnować czasu odcinka. Pokazałem wam walkę z przeciwnikiem, jak wygląda. Mimo że już widzieliście, ale no wiecie. Tak, żeby nie było odcinek tylko złożenia. No to teraz cięcie. Zaraz się spotykamy ponownie. Okej, wszystkie wróżki rozwalone i wracamy do Glorii. Gloria. W ogóle Gloria to imię? To tak jak Victoria, nie? Gloria, Victoria to chyba to samo, nie? W sensie, nie chodzi mi, że imię to samo, tylko że to samo znaczenie. Już? A. O, Misterfy. O Boże, 3 to pewnie oznacza, że będzie niełatwy dropek. Założę się, że tak będzie. Nie w sensie, że trudni przeciwnicy. Tylko w sensie, że rzadki. Ale dobra. Pokażemy jednego przeciwnika. Już chyba to będzie ostatni składnik zresztą. Ja sobie myślę, bo nie kojarzę żadnego innego. Chociaż chyba będzie... Nie, chyba jeszcze będziemy musieli rozwalać trolle. To spoko. Nie wiem, czy chcecie oglądać walki z przeciwnikami, z którymi już walczyłem wcześniej, kiedy indziej. Ale jak wyglądałby let's play z gry, w której chodzi o czarowanie, bez takich walk? Nie no, pokazuję walki z bossem w całości. Według mnie chyba walki z bossem są najistotniejsze. Takie rozwalanie, zbieranie i tak dalej, to tylko pobocznie. Najważniejsze są walki z bossami, bo one dają największą frajdę dla mnie. No chyba, że później. W takiej Celestii, gdzie boss ma 15 tysięcy życia. To coś innego. No i dobra, mamy tutaj te ogniste elfy. Pewnie mamy rozwalać jakichkolwiek. Ja oczywiście porozwalam tych. Ognisty elf łowca, bo są najłatwiejsze. No oczywiście mam już to założone, te wszystkie te. I może tak, zrobimy tak. Życia później lód. Kurde. Jestem po obiedzie i coś mi wlazło w dom chyba. Ale wy nie musicie chyba o tym wiedzieć. Bo to mało istotne. Dobra, teraz to. Oj. Wolno w mikrofon. Mam nadzieję, że nie było aż tak bardzo do... O kurde, go śmiał. Jej, tak się go zabiło. Nie wiem, ale ziono, tak jak myślałem, nie będzie to zbyt łatwe. Z wróżkami było tak prosto. Każdy mi ten dropił. No nic, cięcie. Mam już te wszystkie kapelusiki, które musieliśmy zdobyć wcześniej. I jeszcze będzie co najmniej jeden składnik. I możliwe, że będzie też drugi, który sobie teraz przypomniałem. Ale mam nadzieję, że nie będzie. Dobra, a jednak cyklopy, nie, te, no nic, trudno. Ale sam level, który? 14. Okej, okay, jeszcze 2 levele i będę mieć mój uprogniony level, w którym dostaniemy
kilka fajnych kart. Właśnie, mam punkt treningowy. No fajnie, bo dostaniemy niedługo coś takiego fajnego. Ale to myślę, że w przyszłym odcinku sobie już to załatwimy. Dobra. Idziemy tam, gdzie najczęściej występują cykloby, czyli tamta strona parku. Zabijemy sobie jednego i wiecie, resztę zabiję poza nagraniem. Okej. Myślę, że ten odcinek pewnie też będzie miał coś koło 30 minut, albo nawet więcej. No ale trudno. Dobra. Myślę, że to plus zginilak powinno go zabić, ale no cóż. Pewny co do tego nie jestem. Chociaż nie, użyjmy tego. Mam więcej gwarancji, że się to uda. I jej. Przykro mi pani jednooki, ale odpada pan. I ładnie, trafił się jeden z czterech pasów cyklopów i robimy cięcia, ja sobie załatwię resztę. Jest! Mam nadzieję, że już ostatni składnik, czyli te pasy od cyklopów. Szkoda, że nie monokl. Ale ja... chodzi o skórę z ubrania, nie prawdziwą skórę, co nie? Ja wtedy ich... nie ważne. Wiedziałam, po prostu, wiedziałam. To już zrobię poza nagraniem, ponieważ walka z nimi każdy wie jest niefajna. No to... spotkamy się za chwilkę. What the fuck? Dropał mi za pierwszym razem, a przy okazji spójrzcie. To jest piękne. Jak się tym fajnie rusza. To jest świetne. Założyłem go sobie, bo miałem daleką drogę do tego. Więc już... no, dałem sobie z nim spokój z tą drogą, że założyłem sobie go. To jest takie fajne. Tak się fajnie na nim jeździ. Chciałbym mieć go na zawsze, on jest tylko na cały dzień. Ale starczy mi na dzisiaj i jutro, bo dzisiaj nagram dość późnie. Późno. I uwaga! Co? I boss? What? Świetnie. Gdzie ona jest? W Aleje Kolosów. Załatwimy sobie go jutro. Bo dzisiaj już nie wiem. A, dobra, trudno. Jutro już go załatwimy. Dzisiaj zdobywaliśmy te wszystkie schodniki, jutro zdobędziemy całą zbroję i jutro chyba zakończymy sobie całą Wizard City. Chyba. Tak mam nadzieję. A teraz ja myślę, że zakończymy, tak więc standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam i haha.